Siemano, mamy rano, siejemy wapno. Tutaj Edzio z Franiem dają czadu od rana. Ja przyjechałem, zobaczcie jak tu dawkę mniej więcej ustosunkować, ponieważ niedźwiedź ma trochę inne biegi. Wapno jest dość mokre, bo dostało 70 litrów wody na łeb. No i zobaczymy jak to w ogóle wyleci. Mniej więcej tutaj jest właśnie temat orka stależowane i będzie wiadomo na jaką szerokość leci, bo tak w ściernisku, rzepaczysku to jest średnie, jeżeli chodzi o ustalenie dorzucanej szerokości. Wapno jest i pyliste, dobrze zmielone i ma większą taką frakcję, dlatego zobaczymy. Taki wtryski, nie? Czarnego i biały, czysty. To co to będzie? Wtryski, pompa? Pompa, nie? Małą dawkę ma i wpływ. Jaką? Małą dawkę ma i wpływ. Za małą ma, tak? A to jak tam z tyłu przestali czekać, czy na stół? Przepęcić, bo nie spróbować. On nie, no zaraz nie czary. On nie jedzie, dajesz mu trójkę, on nie jedzie. Zresztą on na trójce, na błocie pusty powinien mieszać, kurwa, jak cała osobówka. Bum i chuj, nic. Tej talerzówki zrobione w poprzek, nie? O, byś. A uciekam. Patrzę, że będzie trzeba oczywiście jeszcze raz najechać. Tak. Raz. Praktycznie raz. Raz i dwa między śladami. Tak jeździ. Gęsto. I wtedy ci się nie popierdoli, bo byś ścieżkę widział. Zjedziesz jednym. Tak o, akurat i dotąd i tu trochę się nałożył. Chyba. Wetkowi powiesz to. Wybrali mi traktor i płakał.
więc taka szybka relacja z rana. Ja wracam na gospodarstwo. Muszę zamontować wał, który wczoraj wyciągnąłem z talerzówki. I ogólnie po co wapnuję? No tutaj mam porobione próby pH. Jest to od 4,5 do 6,5. Tam jedna próbka wyszła 6,8 pH. Wapno magnezowe. No i tutaj jest problem właśnie z magnezem, dlatego stosuję wapno magnezowe. Ono jest bezpieczne, nie podniesie nam pH, dlatego śmiało można stosować i dodatkowo tutaj po rzepaku daję te wapno i przedsiewnie będzie szybki zeryt pod jęczmień hybrydowy. No ponieważ jęczmień jest taką rośliną, która nie toleruje niedoboru składników, a zwłaszcza magnezu oraz niskiego pH przykładowo. Do usłyszenia. A więc niedźwiedziomania za nami, aktualnie sprzęt zatankowany, wał wrzucony, trzeba stopkę złożyć. Tutaj brat mi z rana pomógł. Zobaczcie, jest wszystko założone, jedno jak i drugie. No i możemy jechać talerzować. Składamy stopkę i widzimy się za sterami. Koturro. Lecimy na pole, na te, na które wczoraj byłem, tam gdzie zaorane jest po rzepaku. Edzio z Franem, jak widzieliście rano, tam wapno wysiewali. Jadę to stależować, zniszczyć rzepak. Nie wiem, no średnio to wygląda, żeby to w Mzuri wpuścić, ponieważ Activa robi takie brody. No i ponieważ, mimo że to było zdesykowane, wychodzi znowu rzepak, no i będzie galareta. Boję się, że będzie galareta, dlatego jadę to szczochrać i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja wolę chyba mieć troszkę te, nie te badyle, bo w tych badylach się robale oraz choroby i wolę to lekko przemieszać. Niby te choroby są inne niż zbożowe, ale wapno jest dane, więc najlepiej jest je wymieszać z glebą i zobaczymy. Mzuri sobie poradzi, ponieważ rzepak jest, no jaki jest? Kruchy teraz, nie powinno się nic zatykać, nie ma beżu, no i zobaczymy. A więc jesteśmy na polu, wapno rozsiane, chłopaki spisali się na medal. No i talerzujemy najpłyciej jak się da. Po pierwsze zaraz wyjdę wam pokażę, skoro ma być Mzuri, nie wiem czy na całości, ja bym tak sceptycznie trochę podchodził do tego, na próbę chciałbym, na pewno całej działki nie zasieję, ponieważ chcę z boku puścić horsza, żeby mieć porównanie, jak to będzie wyglądało na przestrzeni całego okresu wegetacji. No bo nigdy takiej technologii nie miałem, czyli szerokie rozstaw w zbożu. No i trochę sceptycznie do tego podchodzę, chcę spróbować. No i może wyjdziemy, ja wam pokażę, o co chodzi. Czyli idziemy na dwór, na zewnątrz. No więc tak, tutaj był mój rzepak. Tutaj jest czwarta A, B, piąta klasa. No i teraz tak, ogólnie czemu talerzuję? Po kombajnie nie było nic robione, kompletnie nic. Było zostawione ściernia, ponieważ dziś po głowie chodziło to właśnie, żeby tym Mzuri. Niestety było sucho. Było sucho. Z początkowo nic nie wschodziło. Tam w żniwa mieliśmy podczas koszenia rzepaku takie malutkie deszczyki. No i tutaj rzepak powschodził. Plantacja została zdesykowana. No i było czysto. Do momentu, aż zaczęło padać od 25 sierpnia. Do dzisiaj spadło nam od zasiania rzepaku już ogólnie, już wam mówię, dokładnie 65 litrów, tam gdzie mam miarkę na polu. No i zobaczcie, powychodziło to wszystko, rzepak powychodził. Do 15 września tutaj będzie galareta, o. No i tutaj jeszcze odgrzebujemy Activa. No jeszcze w Activi to jest taka bolączka, wiecie jaka, że nie ma rożnika plew. Są takie brody, zaraz wam pokażę. I zobaczcie, niby jest skiełkowany, ale jest dużo nasion. Zobaczcie, które jeszcze są nieskiełkowane. Dlatego jeszcze chcę zniszczyć to, co jest i wymusić poprzez właśnie agregowanie na polu. Tu już mamy to wszystko zniszczone. Zobaczcie, te chwaściki. No chwaściki, jak i oraz rzepaczek. O, te takie brody są właśnie w Activi za sitami, nie ma rożnika plew. No i tu jest taki, powiem wam, bałagan, który no... Niektórzy lubią,
ale ten bałagan fajnie by było, jakby był rozmieszczony na całości headeru, czyli na 5.40. Widać takie brudki przejazdu. Na nich zawsze po aktywi słabiej zboże rośnie w uprawie bezorkowej. No i do uprawy bezorkowej podstawą to jest dobry kombajn, najlepiej nowy, z bardzo dobrym siekaczem, czyli sieczkarnia musi być na najwyższym poziomie, ostrość noży musi być na poziomie zaawansowanym i dodatkowo mieć rozrzutnik plew. Rozrzutnik plew, sieczkarnia sieczkarnią, ale rozrzutnik plew to jest podstawa, bo słoma się skruszeje. Najgorsze to są te resztki, które idą z sit, te drobinki, które nie są równomiernie rozłożone. Zobaczymy, ile tutaj mzuri zasiejemy hektarów. Nie wiem, ja tak myślałem o 3, no ale może zrobimy pół na pół, czyli 6 mzuri, czyli dotąd mzuri, a resztę pójdzie pronto. To już tam nie chodzi nawet o to, jaki pląd będzie, tylko jak to będzie wyglądało cały rok, jak to będzie z chwastami, bo wiadomo, jak mamy zagęszczenie łanu, to wszystko lepiej wychodzi. No zobaczcie, ile tutaj jest masy. Ile tu jest masy. No i mzuri sobie poradzi z tym, bo one przejdzie, zrobi rowki. Ale jak w tym będzie jęczmień rósł, no ja tego naprawdę nie wiem. Nie mogę wam powiedzieć. O, tutaj gdzie był ładny rzepak na glince. Czwarta aglinka. Zobaczcie, ile tu jest masy. To powinno być wszystko rozrzucone na boki. No ale nie poradzimy. Jest kombaj jaki jest, tyle lat się gospodarzyło. Gospodarzyć się będzie dalej. No i uprawa, no idę wam pokażę, na jaką głębokość. Wał jest opuszczony, przód jest podniesiony. Możecie zobaczyć, nawet nie ma poziomu maszyny. Jest tak, o, przód idzie gdzieś na około, zaraz wam powiem. O, tutaj są nierówności. Krój idzie talerza na około 3 do 4 cm. Tył pracuje na głębokość. No zobaczcie, też muska tylko. Samymi gwiazdami tylko. Tutaj będzie fajny przykład. O, gdzieś na maksymalnie na 4-5 cm, że jak jedziemy powoli, talerzówka nam nic nie robi. Natomiast jeżeli jedziemy te 14,5 do 15 na godzinę, przykładowo, tak szybko nie jedziemy, bo te grano by tego nie wytrzymało, ale takie 13 uczciwe na godzinę, jest efekt gotowania. Te resztki, idę wam pokażę w nienaruszoną ściernię, tutaj akurat nie będzie, ale tu jest przykład właśnie tego. Jest to troszkę pomieszane, wymieszane, rozrzucone na odległość. Tam do 20 cm w lewo i w prawo jest rozrzucone. No i to będzie skutkowało moim zdaniem, no, lepszemu po prostu rozwojowi roślin później. Może robię błąd. Tam z tyłu, gdzie nie widać, zostawiłem czyste ściernisko, jak te mzuri będzie szło w takim ściernisku czystym. Dlaczego to w ogóle też robię? Dlatego właśnie, jak wspominałem, żeby zniszczyć ten rzepak, ponieważ my sobie zasiejemy tutaj wszystko pięknie, elegancko, za przeproszeniem, siewnikiem do uprawy pasowej. No i co? Tylko co z tym rzepakiem później? Jak to będzie się zachowywało? Jak będzie jęczmień wschodził, będzie garaleta i zanim ten jęczmień powschodzi, trzeba będzie już robić zabieg na chwasty. Później ciekawostka jest taka, co będzie później, co na wiosnę. Dlatego tutaj dodatkowo takie niszczenie tego, ponieważ no rzepak... O! Cześć! Zobaczcie! Cześć, koleżko! Uciekaj, bo tu cię zabiję! Poszła! No! No, ten tego, tamtego, myszka mnie tutaj rozkojarzyła. No ja nie sieję rzepaku raz na 5 lat, tylko tutaj teraz idzie jęczmień zimowy i za rok będzie przeżyto po jęczmieniu i później prawdopodobnie będzie albo rzepak, albo taką jęczmień, dwa razy przeżyto, czyli w trzecim roku będzie dopiero rzepak wysiewany. No zobaczymy, jak to będzie z pogodą, z płodozmianem. Za często też nie ma co wchodzić rzepakiem, ponieważ to się po prostu może nie udawać i właśnie ta presja samosiewów będzie, że będziemy po prostu potem zmuszeni do CL-ek, których ja nie lubię, ponieważ ich plonowanie
nie jest tak wysokie jak hybryd czy tam niektórych liniówek, które się udają. No zobaczcie, ta leżóweczka w powietrzu. Klik i łogiń. Zobaczcie. O, jedziemy prędkością i wszystko fajnie miesza. Jak wyjdziemy na tą uprawianą część, to jest po prostu beton. Beton, ale beton wymieszony ze zniszczonymi siewkami rzepaku. No o to mi po prostu chodziło. Tutaj zabieg desykacyjny można było nieco opóźnić, ale nie wiedzieliśmy, jaka będzie pogoda. Tutaj pole już było zielone, jakby nie padało, to ten rzepak wypiłby nam po prostu całą wodę, całą wodę. No i dlatego jest teraz zabieg taki, jaki jest, bo gdybym wiedział i ogólnie gdyby wtedy była wilgoć, zabieg desykacji nie byłby jeszcze wykonywany. Myśmy wstrzymywali się właśnie dopiero dzisiaj, byłoby to robione, chociaż też nie, bo już pryskamy rzepaki i nie ma kiedy płukać opryskiwacza, dlatego taki system, a nie inny. Dobra, widzimy się później, do usłyszenia, drogie mordeczki. A więc pole stależowane, tutaj będzie też porównanie, strip till bez orka oraz tutaj jest orka, zaorane pole. Będzie takie porównanie, będziemy doglądać jęczmień, jakie warunki najlepiej mu odpowiadają. Będzie wgląd, musicie śledzić na bieżąco i będziecie wiedzieli. Ja wam będę pokazywał, nie za często, co jakiś czas od zasiania 15 wlatuje tutaj siewnik i będziemy obserwować. Będzie nawóz dany na wierzch, czyli pod siewnik, pod pronto, a pasówka będzie pod korzeń, czyli jak dłuto idzie, myślę, chociaż na te 22 dłutować pod zboże co najmniej. No zobaczymy. No i co, widzimy się wieczorkiem, jedziemy stależować 2 hektary, gdzie kosiłem w nocy groch. A więc jesteśmy tutaj, gdzie był groszek. No i tak to się prezentuje. Widzę, tutaj jest i rzepak wraz z rzepikiem, pasy. Ogólnie wszystko tu jest, ile bioda, rdes, ale grochu nie ma, zobaczcie, groch nie rośnie. No faktycznie tu nie było stależowane, ale zobaczmy, czy nasiona gdzieś leżą. No nie leżą, kombaj nie gubił, na stole do rzepaku gdzieś sporadycznie są, zobaczcie, tu jedno i nie ma zgubionego, tu gdzieś. No powiem wam, elegancko ze stołem się kosiło, nie ma strat. No i stależujemy to teraz. No i pójdzie prawdopodobnie, nie wiem, albo siewnik, albo karat. Raczej karat, żeby to na głęboko zrobić, bo talerzówką zrobimy na około maksymalnie, nie wiem, 10 cm. Dlatego nawet tu nie będę głęboko robił, tylko to płytko wymieszam, żeby później mi się karat nie zapychał. Bo jak zrobię talerzówką na głęboko, to później w karacie, jak łapy spulchniają na te 20-25, to ten wał daszkowy, jak piasek, tam jest piasek z tyłu, no i się zapycha. No i wtedy człowiek się denerwuje, zamiast robotę robić, to się męczymy. Dobra, opuszczamy, składamy, bo przepuszczają siłowniki. No i co, standardowo. O, co tu tak ciasno. Mówią, że jak ciasno, to fajnie, nie? Zależy co. Cyk. Dobra. Ała. No i dobra, i standardowo, gdzie szoko to odkłada? Szoko odkłada to gdzieś na miedzę. Tutaj sąsiad wykonuje orkę, oreczkę. Nie wiem, co to, rusek, belarus z zagonowym pługiem. No i dobra. Nie ma to tamto. 2 hektary z poprzeczkami, myślę 20 minut, że się uwinę. Zresztą spójrzmy, jak to czasowo wygląda, którą mamy godzinę. Przebieg 17:28. No i startujemy. I widzimy się po zakończeniu prac. Możemy tak się umówić? Do usłyszenia. Ostatni przejazd poprzeczniaka i mamy godzinę 18:03.
Tutaj jest 2 hektary 10 arów i zobaczcie, przy prędkości ponad 13 na godzinę nie możemy zrobić w 20 minut 2 hektarów. No i to też mi taki właśnie przekaz do tych wszystkich, którzy się chwalą, ile to na godzinę hektarów nie robią, czy to pługiem, czy talerzówką, czy siewnikiem. Nie patrzcie w monitor, tylko patrzcie całokształt pola, że 20 hektarów i w jakim czasie wy jesteście w stanie to zrobić, a nie chwilowe. Bo chwilowe to mi pokazuje 7 hektarów, odjąć uwrocia, dodatkowo jeszcze nakładki później na poprzeczniakach, które nam komputer liczy, bo jeździmy szybko i nie podnosi perfekcyjne od nierobionego do robionego. No, tak więc tu też takie sprostowanie do wszystkich, żeby podawali wyniki nie brane z komputera, z chwilowego, tylko całokształt pracy. No.